mają wymagać od siebie zdyscyplinowania, posłuszeństwa, uczenia się. Starszy wiek podobnie, ale już zaczyna być odpowiedzialność za swoje czyny. Dzisiejsza uroczystość łączy trzy, jak gdyby, sytuacje: święto patrona szkoły podstawowej, św. Hartego Jana Katego, patrona gimnazjum kardynała Stefana Wyszyńskiego i obchody 15 listopada niepodległości na tej ojczyzny. W tym programie, który tutaj został przedstawiony, wszystkie te elementy zostały ujęte, ale poszedłbym jeszcze dalej, bo odnosi się do 90 roku. W 90 roku odbyły się pierwsze demokratyczne wybory do samorządu. Parę dni temu świętowaliśmy w gminie również niepodległość, święto niepodległości ojczyzny, ale dodatkowo święto 20-lecia samorządu. I tu również prosiłbym Was, aby ten patriotyzm narodowy przełożyć na ten patriotyzm lokalny, aby dbać o swoje środowiska, o swoje miejscowości, o swoją gminę. I również w tym przypadku te słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, musicie od siebie wymagać, odpowiedni od was wymagali, dotyczą tych działań dotyczących tej najmniejszej jednostki, jaką jest wieś czy gmina. Dziękuję Wam za tą wspaniałą postawę, chociaż mam nadzieję, że ta nieobecność 11 listopada na mszy była spowodowana jakimiś ważnymi przyczynami i myślę, że to po prostu wypadek. Więcej już takiej sytuacji nie będzie. Dziękuję bardzo. Oczywiście w tym czasie, szanowne, jeżeli w składzie pani Kasia Polska, pani
Klasa B. Druga B, Piotra Skargi. Pierwsza B ma ostatnia.